Cześć, cześć, cześć. Witam was wszystkich. Tutaj Frodo. Witajcie. Jak co miesiąc w customowym trójkąciku. Gramy sobie w custom z gry Tomb Raider. Jestem Frodo. Oczywiście jest ze mną Deseo. Hejka, kochani. I dzisiaj mamy gościa. Jest z nami Oskar. Cześć wam. Bardzo miło, że mogę z wami zagrać. Nie mogę się już doczekać. Jest. Nam również jest bardzo miło. Także tak. Jestem po prostu z bananem na pyszczku. Fajnie, słuchajcie, zagramy sobie w custom z gry Tomb Raider, custom pod nazwą Ayutthaya, The Old Capital. Ocena 8,17. Autorem jest Holly. Custom jest z 2002 roku. Nie jest jeden za główne menu już. Co? U mnie już jest jeden custom za główne menu, że nie jest zmieniona. A, no dobrze. Dobra, dobra. W każdym razie wyruszamy do Tajlandii. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale wyruszamy. No. Słuchajcie, skarb ukryty pod miastem właśnie tym tytułowym Ayutthaya przez króla Khmerów w katakumbach. No i chcemy go odkryć. Mamy tam trzy sekrety, więc zobaczymy. Takie bardzo Tomb Raiderowe. Wychodzi w takim razie po jednym na głowę. No to chciałam powiedzieć, może że tak być, może tak być, możemy obstawiać. No ja i co? Tym ja razem myślę, że możemy ani zacząć. Jednego pewnie. Zaczynamy. No mam nadzieję, że uda mi się, jak skoro mój debiut, to może będzie jakiś fart prekursora czy coś, nie wiem. Amatora. Ale chciałam zaznaczyć, że z tego co wiemy, to Oskar nieźle tam ciśnie customę, także mam nadzieję, że pokaże nam klasę. Nie, Oskar kończy custom, słuchajcie. Tak. On nam w ogóle powiedział, że zanim odpaliliśmy custom, powiedział, że on już go kończy, także trzymam za słowo. Nie, ale tak naprawdę to grałem w kilka customów, ale po prostu gra samemu trochę jakby mnie nudzi. Wolałbym z kimś, ale nie mogę nikogo znaleźć, dlatego tym bardziej się cieszę, że mogę z wami zagrać. Także spełniacie po prostu moje marzenie. Spełniamy marzenie. Bardzo się cieszę. Tak. To co, miód na uszy, miód na uszy. Tak, śmiało. Dobra, to new game. Jaka fajna muzyczka. Let the game begin. A coś mam za głośno, chyba mam muzyczkę. Mam pumby. Tak, ojej, guźce. Jaka muzyka. Jak cygany starby trochę wygrają. Trochę tak. No. Ale klimat taki wam powiem, początek R4, Kambodża. Tak, Kambodża, nie? No. Tak. To są te tekstury, nie? Ale w sumie Tajlandia i Kambodża to są sąsiednie państwa, więc dlatego podobne pewnie. Tak mówisz. Ubiłem. No to pewnie tak jest. Ubiłem guźce. No na południu Azji. No to ja bym spokojnie. O kurde. Z mapą się nie lubiłam. Nie lubiłaś się z geografią. Fajne ma, nie? Takie mi się podoba jej wdzianko. Zarąbiste. Słuchajcie, miałam taką bluzkę w latach 90. pamiętam. Fajne, ale słuchajcie, jak już tak mówimy o nauce geografii, to słuchajcie, powiedzcie mi, jak tam nauka planet? Słuchaj, my to do końca życia zapamiętamy. Natomiast jestem taką osobą, że jak z czymś coś kojarzę, to wtedy zapamiętuję, także już z Mars Ram to już będę pamiętała. Generalnie ktoś mi tam właśnie odpisał. Ta planeta, trzecia bodajże, tak? Trzecia, tak. Trzecia planeta od Słońca. Już mi ktoś napisał, że nie, sram, tak. Trzecia. W gimnazjum jak byłem, to nauczyłem się takiego wierszyka. Moją wolę znasz matole, jak się upnę nie pozwolę. I pierwsze litery tych słów to są pierwsze litery nazwy planety. No, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, tak powoli. I tak się nauczyłem. Ale dobra, tutaj wyszedłem z wody, nie wiem jak wy, zabiłem dwa dziki. Tak, czy guźce tam dziki, no. Nieważne. I wiecie co, nie ma tu żadnych znajdziek, bo myślałem, że będzie w tym takim jednym, tej wodzie, ale nie. No ja tu jestem gdzieś na łapkach. A, na łapkach. Nie wiem, czy czasem tutaj nie, bo widzę taką szczelinę w ścianie. No właśnie jestem już tam i jestem w tej szczelinie. Aha, czyli jest z takiego, z kamienia na kamień skoczyłaś? Tak. Mhm. Oskar, widzisz ten kamienie, widzisz takie dwa? Na środku. No, widzę, no właśnie wychodzę, no nie, bo się zaklinowałem w wodzie oczywiście. Tylko uwaga, bo tutaj już jestem. Te kamienie są takie, one mają skosy, więc można się... Tak, czyli z kamienia na kamień trzeba... Tak, i tutaj jest w ścianie taki gzyms. Tak. To też to widzę, dobra, mamy... W ścianie krzy... Dobra, skakuję ładnie. No, aż miło słuchać. Tak.
Dobra, ale trochę mi przypomina ten strój Lary z Pacyfiku Sterczy, taki troszkę podobny. Nie wiem, no, troszkę tak, bo kolorystycznie jak najbardziej. I tutaj jakieś szczelina. A, tu trzeba wejść na czołgany, dobra. Jest szczelina na szczelinie. Tak. Głęboka szczelina. Dobra, co my tu mamy dalej? Dalej szczelina? Znowu szczelina, aha. Tą samą szczelinę, no mówię, a później jest manki. A to jest, to nie jest zamknięte? To można zestrzelić? Co to jest? Normalnie tam możesz przejść na manki. Kurde, nie ma tego ruchu do przodu. Nie, no nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. Też go lubię. Bo on doszedł w TR5 dopiero, więc on jest na silnikach TR5 zapewne. Mhm. Aha, tutaj można przez to przejść. Słuchaj. Słuchajcie, jak się orientuje. Bardzo dobrze. W klasykach bardzo ładnie. A już go chcieliśmy opieprzyć, że o klasyków nie ograł. No bo oglądałem wszystkie, a jeżeli nie grałem, to bardzo dobrze. No to tam. Dobra. Przeszedłem to manki, teraz tutaj dalej, cyk. No dobra, tu jak po jakichś półkach skaczę cały czas. Dobra, save. Dalej mamy. O. Trochę Beskity przypomina ten level treningowy z tak, troszeczkę tak, ten treningowy, no. Pan kolej wyskoczy. Czemu to się tutaj nie teges? Nie tegesuje się. Ja jestem w jakimś oknie, idę dalej, tak? Tutaj. Cały czas wzdłuż tej ściany. DSO, też tam jesteś gdzieś? Tak, tak, no jestem, tylko tak kminie sobie. Jestem, ja też kminie jestem. Sobie na razie, wiesz? Dobrze. Ale ja tak lubię sobie po kminie. Dobra, tu gdzieś na takim skosie jestem i przechodzę dalej. No, dobra. Dalej. Ojeju. Tu jest jakiś dół. No, nie chcę. Tam. I co, w ten dół? Wlazłaś ten... Spadłem. Gdzieś też zjeżdżam. Kurde, zjechałem gdzieś. To tak miało ja być? Ja też. No chyba tak, bo tam nic nie widziałam, szczerze mówiąc. Oj. Też zjechałeś? Zjechałeś w dół? Chciałem skoczyć tam na górę taką, ale... No dobra, ale zjeżdżam też w dół, bo no właśnie, ale powiedziałam, że ja się tam... Nie, ja zloaduję, bo tam może być jakiś sekret może przed tą przepaścią. No. Ale tam jest taka kula, słuchajcie. Tam jest gdzieś kula i ona chciała zjechać. Ja chcę jeszcze raz. Gdzie to jest? No właśnie, chcę tam iść, bo nie chcę jeszcze zjeżdżać. Idźcie, poszukajcie sobie, ja sobie Jezus. Tu pozwiedzam. To jest jakiś sekret. Ja lubię jak za mnie, słuchajcie... się robi różne rzeczy, znajduje się znajdki i tak dalej i powie tak, się tu paluszkiem. Tak, tu powie się paluszkiem. To DSO, że bardzo lubisz. Tak, i zauważyłem tak. Też DSO, szczerze, że na przykład Frodo to bardzo często cię uprzedza, że coś leci, coś ten, a DSO jak pierwsza będzie, to nic nie powie. No widzisz, widzisz, nie powie nic. Nic nie powie. Ona tylko, ona tylko czeka, aż... Dobra, tak trochę mnie zdemaskowałeś. No, ale musi być jakiś element zaskoczenia generalnie. Ale jak musi na przykład być... Frodo nie powie, to co nic nie mówi, że tam ona leci? No. O kurde, przez was dałam New Game. Jeszcze raz masz cutscenkę? Tak. Słuchajcie, ja nic nie mogę z tą kulą tu zrobić. Nie. Ja też nie mogłam. Też nie próbuję się chciałam ją sprowokować, wyżej. Ale się nie da. Nie wiem, też chciałem próbuję tutaj wyżej wchodzić, ale ona zjeżdża ze wszystkiego. No tak, 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 tak samo. Może słuchajcie, wrócimy tędy? Może to jakiś powrót jest? Boże. Boże. A może ale chwila, Ania, nie, mam pomysł mały. Masz pomysła? Tak, tylko... Co tu jest? W rogu naboje do shotguna, jak coś. No. Ono tu leci. To zleciała ci ta kula? Bo jak macie tą kulę, no. To koło tej kuli jest taki rożek i mi się wydaje, że tam można wskoczyć i ona z tego rożka nie zleci, bo on jest pod innym kątem. Ale ja próbowałem na ten rożek się tam dopchać. Ale na ten rożek wyższy. Próbowałeś? Na wyżej nie, tak po lewej stronie. Tak, ja też po lewej stronie próbowałam. No tak, po lewej, tylko nie mogę tam kudę wskoczyć. Tylko, że ona zjeżdża. Nie próbowałam, przepraszam, bo powiedzą widzowie, że kłamie. Nie próbowałam, ale wycyrkulowałam, że ona tam zjedzie. Myślałem, że już myślałem, że coś odkryłem. Wycyrkulowałam. Twoje oko. A właśnie, to słowo też bardzo lubię, wycyrkulowałam. Wyżyłowane. Wyżyłowane. Tak. Nie, no kurde, no co z tą kulą? Ja myślę, że słuchajcie, dajmy sobie słuchaj spokój. Sekretu. O, matko, się wystraszyłem tego. Czego? Tych kolcy.
A to ty, a wy już jesteś na dole, czy jeszcze kombinujesz? Nie, na dole jesteśmy. Chodź na dół. Ale dobra, wiecie co, tu jest tyle przejść, że my się nie możemy rozdzielać. Ja na was czekam. O matko, nie. Dobra, bo tu jest prawo, lewo i tak naprawdę nie wiem, którędy. Jezus. Zapiszę sobie na nowym. Aha, dobra, to tam masz taki jeden rożek, to możesz sobie zabrać na boje. O matko, to już faktycznie wygląda jak początek TR4. Identyko. Kurde, gdzie tu pójść? No właśnie, jest prawo, lewo, o to mi chodzi, nie? Widziałeś? Tak, to słuchajcie, wygląda identycznie jak z czwórki. Gdzie te naboje? W jakim rożku? Taki rożek jest tam jest taka pochodnia nieodpalona. Wiecie co, to co? Na lewiznę chodź. Tak. Aha, dobra, już widzę. Tak, lewizna zawsze rządzi. Dobra, no to idziemy. Bo widzicie? W rękę to... Nie, właśnie tam się nic... Nie, da rady. Nie, nie da rady, nie da rady. No dobra, to idziemy na lewiznę. Na lewiznę, do góry, tak? Do góry schodami i potem znowu na lewo. I znowu na lewo, tak? No tak, no bo co? No tu jest zamknięte zresztą. Dobra. Aha, no dobra. Amen. Cię zamknięte, masz to zamknięte? Dobra, to idziemy. No są takie drzwi, takie okrągłe jak w czwórce. Jezu, spadłem gdzieś. No i spadłem w przepaść. O kurde. Dobra, pierwszy zgon. Dobra, ja jestem przy tych kolcach. A tu spadłeś. O, pierwszy zgon też mam. Uważaj, bo będziesz miał kacynkę jeszcze raz, tak żebyś sobie nie. Na pewno tu nie ma żadnej jakiejś ukrytej, wiecie. Znaczy ukrytej idę tam prawdy? Idę jeszcze raz, bo... Ale wiecie co, nie da się tutaj tego... wejść, w sensie, tu jest taki skos. Może... O, w ten sposób, no dobra, tak się da. Ojej! Spadłeś? Ja tu ten... znaczy... Nawet nie wiem, co powiedzieć, bo skoczyłem i złapałem się łapkami nad tymi kolcami, czyli w sumie przeżyłem, tylko trochę życia straciłem. Aha, ale to tak, było, tak. Ale to było na takim farcie. Bo tam jest taki dół, nie? No. Ale to dobra. Tam, o wy o tym dole mówicie. Ej! Za tymi kolcami na lewiznę idziemy? Tak, cały czas lewo, dobra, trzymajmy się lewej. Rany boskie. Wiem, że o innym dole mówicie. O matko, a tu znowu jest rozgałęzienie. No lewo, lewo. Dobra, cały czas lewo. Tu jest coś do włożenia w ogóle. Można się tego złapać? Tu jest taki kurde... Takie wąskie takie. Takie wąskie po bokach. Jezu, ale wy prujecie, jak was oglądam, to tego nie czuję. Ja w każdy kąt zaglądam. Dobrze. I czuję presję. Nie możesz tak czuć, absolutnie. Spokojnie sobie spaceruj. Tym się nie przejmuj. Tam ja mam nadzieję tylko jedno. Zejście na dół, uważaj, tam będziesz musiał się złapać na łapkach. Tak, ale zejście... Tak. Aha, do góry się nie da, dobra. Mam tylko jedną nadzieję, muszę tyłem zjechać? Tyłem zjechać, czy... Czemu zjechać? Tak, trzeba zjechać. Ja zjechałem tam. Aha, tu nie jest zjazd, dobra. Ty wy zjeżdżacie, tam, no, bo tam jest nie, dobra, bo ja myślałem, że tam jest zjazd, przepraszam. Jeszcze do domu? Dobra, nie wiem. A nie, tam jest dół, dobra. To zginie. O Jezu, kamera mi się nie trzeba sekret przeskoczyć. No właśnie, już powinien być jakiś sekret. Znaczy ja jestem w jakimś wnęce. W takim miejscu, gdzie trzeba jakiś artefakt. A no to tam byłam też, no. I tu... A byliście w tej wnęce takiej, po lewej stronie? No ja jestem w jakiejś wnęce. A, czyli ja się tu przeczołgałaś? Tak, łapkami się przeczołgałam. I myślałam, że to będzie. A po której? Po prawej czy po lewej? Nie wiem. Bo są dwie. Po lewej, jak wiem. Za tym dołem, po lewej. Tu jest do góry takie wejście, ale powiem wam szczerze, że nie ma nic do wysunięcia, dzięki czemu moglibyśmy tam wejść. Ja się czołgam. No ja też właśnie gdzieś tu idę. Tutaj były tylko znajdźki. O, kogoś trzeba ciągle czołgać. A ile jest sekretów, powiedzmy? Trzy sekrety są. Trzy powinny być. Mhm. Były, no mówiłeś faktycznie, że mówiliśmy, że po jednym na głowę. Tutaj poza znajdźkami nie widziałam nic konkretnego, muszę przyznać. U góry jest taka wnęka. Tu jest jakiś pal. Tu jest pal, no właśnie. To też jest. No to wy tutaj. Jesteście gdzie indziej. W takim razie. No to nie, to ty w inną szparę weszłaś. Po drugiej stronie też była szpara. A ja idę w to drugie, bo ja w tą to już ogarnęłam. Ej, no ale nie mieliśmy się rozdzielać. Ty jesteś, Frodo, tam gdzie jest ten kij? Tak, jestem i teraz wchodzę na ten pal, no do góry. To ja nie wiem, gdzie wy jest. No bo jak się wchodziło do tego pomieszczenia, to było po lewej i po drugiej. Tak, po prawej. No, ale ja widzę już, ja jeszcze w trzecim miejscu to widzę, także wiecie. Matko jedyna, nie. Nie no, musimy się zgrać, bo tak to bez sensu będzie.
Czekajcie, no to była jeszcze po której stronie? Co? Poczekajcie. Ale tu nie ma żadnej wnęki. Jest wnęka. Ja nie wiem, gdzie. To ja nie wiem, skoro Frodo i ja tam jesteśmy, słuchaj, jak zeszliśmy tam na dół i był ten dół, trzeba było tak przeskoczyć lekko. No tak, tak, tak. I się no wychodziło. I no to od razu po lewej była taka wnęka, taka no to szklina. Ja nie mogę do niej doskoczyć, bo z tego zjeżdżanego wy doskakujecie, tak? Nie, normalnie. Tam z takiego podwyższenia wcześniej. I normalnie dało się. Ale to są to wszystko... Mówimy o czymś innym mówimy. To ja jeszcze tam zejdę na dół. To chyba ja o tym, wy mówicie teraz. O tym tutaj. Mhm. Taka jest taka luka, nie? Tam... Ty Frodo, gdzie jesteś teraz? Nie. No w lasie tam na górę. Ja już widzę w ogóle, ja lukę widzę jeszcze jedną, więc... A co tam, gdzie byłaś Dysyło, to co tam było? Tam coś było ciekawego? Znajdźki tylko, więc ja nie wiem, gdzie wy jesteście. No to poczekaj, bo ja się muszę tam wrócić. To może wróćmy się, co wszyscy? Poczekaj. Nie wiem, ja wchodzę do tego pomieszczenia i co? Po lewej stronie od razu jest, musisz no to ja skoczyć. Tam nie mogę doskoczyć. Można, z rozbiegu można. Bo to jest wyżyłowane. Z rozbiegu można. Tak, z rozbiegu można z tego takiego tutaj... Ale z tego podwyższenia. Podwyższenia, no, no, no. A. Podwyższenia, tak, bo inaczej nie ten. Ona tak na... tak się złapie na farsie, nie? Bo to takie wyżyłowane. A tutaj, a ty tutaj wlazłaś? Ale tutaj nie ma przejścia. Gdzie ty tu byłaś? Aha. No jest tam przejście. Ja tam się nie wracam. Dobra. Może ogarnimy to najpierw tu, gdzie jesteśmy z Frodem. Dobrze. Bo teraz tak wszyscy zaczniemy wychodzić, a te co wchodzić, to będziemy znowu wszyscy indziej. Ja nie mogę tam skoczyć, słuchajcie, nie ma takiej. No teraz ja chyba też nie mogę z tego no wszystkiego. Właśnie. No właśnie. Co? Chcecie save'a? Dobra, jestem. Jest, dobra. Nie wiem, ja po co ja się wróciłem. Tu będziecie mieli takie czołgane i będzie taki kij do wspinaczki, to ja czekam przy nim. No to właśnie, dobra, to ja wchodzę na razie górę. Nie, tylko na teraz razie, tak. Na razie nie idę dalej. Nie wchodzisz na górę, ja wchodzę na górę już. Tak? Aha, no dobra. Gdzie wy wchodzicie? No ten kij. Aha, okej. I tutaj chyba trzeba odskoczyć do tyłu i złapać się... No właśnie, bo tu też jest takie czołgane. Ale... Ona odskakuje do tyłu, tak? Odskakuje do tyłu, tak, tak, tylko dobra, że kij mnie zatrzymał. Aha, bo w niektórych customach ona do przodu wyskoczy. Kurde, walnąłem się. Ja też. Jak to zrobić, żeby ten kij ominąć? Może wtedy? Jak ominąć kij? Znaczy wy tutaj, gdzie jest ta woda, chcecie wskoczyć, rozumiem, tak? Tak, 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 tak. To słuchajcie, to jest z czwórki normalnie. A tu klapę można otworzyć, tą jedną. Kojarzycie to? Tutaj tym wąkrojem się szło. Ja muszę zapisać na tej tyczce. Tutaj próbuję jako... Jezu, co ja zrobiłem? Krokodyl. Mogę tak zrobić tego. Ona mi nie chce tego. Chyba trzeba się odbić jednak, co? Z tego, czy nie? Z pochylni. Z tego kija do tyłu i tam no jest właśnie, takie tak, tak, i do przodu. Tak, 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 tak. A tu jest tam do... Ty, bez kitu to jest... To jest normalnie z czwórki. To jest żywcem wzięte z czwórki. No. Weźcie, otwórzcie sobie klapę. Pływamy? Od razu nie klapa. Klapa jest, tak, otwieram. No jest, jest. I tutaj jest dźwignia, tylko nie wiem, jeszcze nie ten, nie wiem co robi. Dobra, ja ją pociągam. Dobra. Zobaczymy. Mieście dźwięk? Nie, tak, ale nie pokazało. Coś się otworzyło. Coś się otworzyło. Jakaś drzwi czy klapa tak na słuch? Tutaj widzę ja nie słyszę. A tu jest dalej czołgane w tej wodzie. Ale to ja wiem co to jest. To jest to co było to jest od dołu. Aha, myśmy wskoczyli, tak. Ale... to jest ten kijek, nie? A to nie jest jakaś czasówka? Bo słyszałem. Tu się jakaś klapa otworzyła tam. Ja na razie sobie krokodylek! Pływacie? Dobra, to wpadniemy tak. do wody. No tak, no bo wskoczyłam tu do wody, no co będę, na co będę czekać? Na wodę po ogórkach? Wodę. Będzie kisieć ogórka. Dobra, to co, pociągnę się tą dźwignię i co, do wody skakujemy? No do wody, no tutaj. Tak. No dobra, to cyk na główkę. Uważaj, by tam krokodyl, ubiłeś go? No strasznie. O matko, Torgus by już krzyczał. No, pozdrawiamy. No, pozdrawiamy. Na naboje są do shotguna w wodzie. Tak. Jezu. Apteczka też jest. Ile mamy apteczek? I apteczkę też jest, malutka apteczka, słuchajcie. No jest, ale co z tego, jak mnie już zeżarł ten krokodyl? No to czemu go nie ubiłeś? A gdzie mam go ubić? Przepraszam bardzo. No jak byłem tam, tą klapę można było otworzyć, to można A to było... ja nie, to ja tam nie wracam. Ja też nie ubiłem. Ja nie wracam tam, ja się nie bawię w takie rzeczy. Aha, to jest... Okej.
Ale DSO to tak, o kurde, nie z miłości rozwierząt, nie chcę nigdy zabijać na customa, szczególnie małpek i takich łapów. No nie, nie lubię. Wilków, wilczków nie lubi. Nie lubi. A o wilczków to a gdzie, słuchajcie, gdzie jest ta apteczka? W głąb pomieszczenia, bardziej po lewej. Bardziej po lewej, tak. A, dobra, już widzę. Ja pierdzielę, słuchajcie, tu się idzie pogubić. O, mam celownik. Tu jest celownik. Celownik. No, no, w tym samym momencie. Patrz, no znalazł mnie, szmaciarz. Celownik? O, celownik. Jest taka w wodzie, taka wnęka, wiesz? Musisz nią popłynąć. I... Już są dwa, trzy! O, ja pierdzielę, ja trzy! Ja pierdzielę! Ja nie, się cofam. Nie. Tak być nie może. Ja się cofam, słuchajcie. No to trzeba teraz popłynąć tam, gdzie ta dźwignia chyba była, co? Tak, tak. Ja się cofam, bo to nie ma sensu. Patko, rozpieprzyć. Ja wpłynąłem w ten tunel na dole. A masz ten celownik? No, no. I tam nie, celownik jeszcze, nie ruszyłem, bo ja jestem... Och, jednak wykończ cię kastownie. Spokojnie. Dobra, mam celownik. Oje, nie! No. Co się stało no. Nie, to No. To chyba trzeba ubić, bo to Tak, tylko to trzeba było najpierw... Nie, to ubijam tego jednego, bo one się pojawiają, bo to jest chyba trigger ten laser. Celownik, no raczej na pewno. Chyba trigger to jest, który uwalnia. Chodźcie tutaj, ej. Nie mogę ich zabić. Jeszcze jeden. One są sprytne, weź nie i się ukryje jeden z drugim. Ja jeszcze raz muszę po ten celownik popłynąć, ubiłem tego pierwszego. A ten? A jeszcze ten. No kurde. Tutaj w ogóle manki widzę, jak ta klapa, jak dobra, otworzyliśmy. Dobra, chyba już. To nie wiem, czy widzicie to. No nie wiem, jeszcze się nie rozglądałam, bo widziałam jeszcze jedno wpłynięcie, które chciałabym zbadać. Jeszcze jeden korytarz. Tak? Coś tam masz jeszcze? Jednak nie. A to który jest pusty i nic w nim nie ma. Co? Odbij się. Ja muszę od nowa zebrać tą amunicję, apteczkę, bo jestem taka lama, że nie zapisałem. Wiem wam, że jeszcze się tutaj tak rozglądam, bo w tej wodzie naprawdę można przeoczyć coś. To się nie da, tak? Jak na te manki się tam dostać? Jezus. Opowiem wam, że w tej wodzie nic poza tym celownikiem nie ma, ale skoro dają nam celownik, ale my nie mamy jeszcze nic, żadnego nie mamy rewolweru. Jeszcze rewolweru. No nie mamy, ale słuchajcie, manki, no wszędzie widzę manki tutaj w tym suficie. Ja tak długo pływam, że zapomniałem o powietrzu i Lara mi umiera. Też można. Można. A to nie będzie na przykład, te drzwi nie będą żadną drabinką? Słuchajcie, a tu można gdzieś wyjść na powierzchnię z tej wody? No jest ta wnęka tutaj... Aha, dobra, tam przy dźwigni. Przy dźwigni, okay, no. Nie było pytania, przepraszam. To nie jest drabinką. Więc na pewno nie. Wiesz co, nie mam pomysłu już. No tutaj z tego zjeżdżanego, jakbyśmy zjeżdżali w którymś momencie... Zjeżdżane? No ja jest jakieś tam zjeżdżane, no i? No może dałoby się z tego jakoś... coś wyrcyrklować. O. Ej, ale w ogóle nie wiem, czyście widzieli, jak był ten pal, ten kij. Och. No. To tam, to za tym kijem jest klapa. No, aha, drzwi takie jakby, tak? No to takie też... drzwi, no czy no nie wiem. No tak, ale one są, no, zamknięte teraz. No tak, i ta dźwignia coś chyba z nimi zrobiła, mi się wydaje, bo... A to nie jest jakaś czasówka? Znaczy, no te dźwignie z reguły nie są czasówką takie. A wiesz co, aż zobaczę sobie. Ale ja odciągnę tą dźwignię, bo coś mi tak się zdaje. Ale nie, no bo skoro ona jest przeciągnięta, no to ona nie no jest to czasówką. Nie, no nie jest czasówką. Właśnie, no. Ale coś mi tam z tą klapą jakoś tak, nie wiem, się pomyślało. Jakiś dziwny dźwięk słyszy. Nie, dobra, przepraszam, to jakiś fałszywy. Nie, dobrze mówisz. No pewnie, że tak. Tak? Tak, tak. Ciekawe, że to jest... Tak, to jest czasówka. Ja pierdzielę. Jak czasówka? To jest czasówka. Tyłu... Ale to czekaj, to teraz trzeba po prostu wejść... Teraz tak, dźwignię trzeba jeszcze raz i tam, gdzie ten pal, to się zrobi taka klapa z tyłu. Jezu, za tym... mi tu krokodyl wleciał do tej dźwigni. Z tyłu za tym palem. Ona się spadłem, kurde. Ale nieprawda, te drzwi są dalej zamknięte. To nie są drzwi, to jest klapa. No to klapa, no co tam? To jest klapa, ja no. Wiem. Kurde, nie wiem, przesuwam tą dźwignię w tej, we. A czy z jakim palem? Mówicie o tej rurze? Tak. No to ja mam to zamknięte, więc nie wiem o co. A nie, to jest teraz też mam zamknięte. Co ty widocznie... gadasz? No mówię wam.
No weźcie, niemożliwe. Odciągnijcie i jeszcze raz przekręćcie. Tak? Aha, ja i tak jeszcze raz, odciągnąć nie... jeszcze raz, tak? Tak, tak, jakbyś... Ja tak zrobiłem i się nic nie stało z tą klapą, czy tam drzwiami. Ktoś tutaj nam Grzesiek kity pociska. Coś mi się w takie rozwiązanie nie chce wierzyć. No mówię, no też nie. No zaraz wam powiem, ja zaraz to zrobię. No pewnie, że tak słyszę to nawet. No ja też to słyszę. I teraz, dobra, skaczę, okay, mam tą klapę. Mam to. No i co, i spadam pewnie, nie? Bo po co? Jezus, jak ona to wolno robi. No, słuchajcie, ja przesuwam tę dźwignię w C i w C i w F. Ja też. I nic mi się tutaj nie dzieje z tymi drzwiami. No jest, to nie są drzwi, to jest klapa, no. To jest klapa drzwi, to już nie wiem, co jest. Tak, ale to jest czasówka, no nie? To... Ale, no jest. Mhm. Ale przesuwam w tej... A ty deseo masz to już? Mam to. Znaczy, no nie zrobiłam tego jeszcze. Ale ja przesuwam w tej we FTA, to się w ogóle nic nie dzieje. Ja wiem, że to jest czasówka, ale ja od razu wychodzę. No takiego rozwiązania jeszcze nie widziałam. Też nie, szczerze, ale powiem wam, że to, sensie... jest, to nie jest łatwe. Nie, no powiem wam, że ja nie ogarniam tego. Można to... No nie, prawie bym to zrobił. Przesuwam w tej we FTA tą dźwignię, a z tą klapą się nic nie dzieje. A szybko biegnę do tej klapy. Tak? No nie, no ja słyszę. Tak jakby... To jest przycisk jakiś. Tak jakbyś... Aha, i to nam robi mostek i możemy iść tam dalej, no dobra. Co, to się nie da zrobić. Da się. Tak jakbyśmy... Ale to jak nie tutaj było przyszliśmy. Mega wyżyłowane, więc... To tak jakbyśmy przyszli, no to tak dźwignię trzeba zrobić. Jezu, ona się odciąga. Teraz to zauważyłem. Dźwignia się sama odciąga. A co ty? Dźwignia się sama odciąga? No co ty? Tak, no przed chwilą byłeś świadkiem, jak mi się odciągnęła sama. No to... Jezu, ja już nie wiem, o co tu chodzi. Słyszę dwa razy dźwięk tej klapy. Ale pierwszy raz widzę, żeby ta dźwignia była czasówką. Nie wiem, chyba nie ja było też, czegoś. No właśnie, raz. Ja też. Chyba także... nie było czegoś takiego. Nie wiem. A obejrzałem tyle kastomu, że też wiem. Ale powiedzieć wam coś, co z tego, że nam się otworzył mostek, jak tu są dalej drzwi zamknięte, więc hello. Znowu ta dźwignia, no nie no, bez sensu. Ale lipa. To nam nic nie daje, słuchajcie. To nam nic nie daje. Nie, bo tak jak mieliśmy przy tej klapie otwartej, tak? Takie drzwi, które myślałam, że są drabinką. One się zrobiły, z tego zrobił się most. Możemy przejść dalej, ale dalej jest zamknięta brama taka, którą kiedyś nam otwierał wąkroj. No wiem, no widzę to, też to mam, no. No jest to. Słuchajcie, generalnie jeśli chodzi o mnie, to ja tą dźwignię ruszałem w tej we w tej i nic, nic. Nic się z nią nie dzieje z tą klapą u mnie. Nie wiem, czy to jest jakiś bug, czy ja coś źle robię. No ale czy ty się czołgasz do tej klapy, czy może, idziesz no, górą? A może trzeba poczekać trochę, w sensie, żeby ona... Idę górą, a mam się czołgać? Nie. Nie, no idę górą właśnie. No i zobaczysz, co on robi. Za bardzo nie mam alternatywy dalej. Co, no, ja idę jeszcze te znajdźki, co mówiłaś. Dobra, on coś... Sobie. Mi się wydaje, że to jest jeden z przycisków otwierających bramę. Trzeba znaleźć jeszcze jeden. Czy ten przycisk zrobił nam mostek? Wiecie ale co, no ja się jeszcze... wracam. Ja się wracam. Ja tutaj nic już nie więcej... Ale ja nie też się wracam. Nie ja ma się sensu. W ogóle wróciłam. Ja już jestem przy tych kolcach wtedy wcześniejszych. O Jezu, aż tam. No. O Jezu, to nie. Czekaj. No tak. Ja poszedłem... Aha, bo on nam zrobił mostek, ten przycisk, tak? No tak, ale... Ej, tu nie byliśmy. Zamknięte, dobra, nie? Widzę, jest takie przejście i są w ogóle nietoperze, które mnie żrą! Nietoperze? Tak. Ja sobie pozabierałem te rzeczy. Ja muszę zobaczyć, co tu jest, bo tu jest jakieś takie ukryte przejście ciemne. Wiggle, myśmy go nie widzieli. Ciekawe, czy to będzie sekret. Dawać sekret! Sekret dawać mówisz? Dawać sekret! Tylko ja to był sekret. Ja tu jeszcze wskoczyłem do tej wody, no, ale tu nie da się nigdzie wypłynąć. Nie, właśnie tylko to nie. Jest to przy tej dźwigni, to jest jedno jedyne. Faktycznie, no to jest jedno wypłynięcie, bo chciałem na drugą stronę się dostać, ale jest jedno inne wypłynięcie, ale jest za wysoka krawędź. Za wysoko, no, tak. Dobra, czyli wracamy się, rozumiem. Tak, tak. No dobra. Tak, jeszcze chciałem tutaj zobaczyć, bo tu widzę coś, ale... Ciekawe... Deso, tam gdzie byłaś, w te znajdźki, nie? No jest to... u góry wejście, właśnie. Widziałam, ale nie ma nic, podświetlałam to, nie ma nic, nie ma nic, co bym mogła, wiesz, przyciągnąć, bo odpalałam flarę, także to nie jest tak, że nie odpalałam. Dobrze.
Znalazłam jakieś tajemne przejście. Ja się wracam do tych kolców. Dobrze, dobrze, to ja też w takim razie. Zabrałem te znajdźki. I właśnie zaraz przy kolcach jest tajemne przejście, wiecie? No i? Masz już Masz już i tutaj sekret? Jest przycisk. Uwaga. To nam jakieś kolejne tajemne przejście za jakimś posągiem otwiera. Więc tam musimy iść. Dobra, ja to loaduję, bo to nie ma sensu. To trzeba nagrać. Dobrze. Ja już dawno nagrywam. Aha, ja to nawet nie wiem. Tak, tylko, tak. Że problem polega na tym, że ja tego nie zasejwowałam. I ja dopiero teraz ogarnąłem... Ale to sobie nie nagrywaj, bo ja muszę to... Ja to zloadowałam i ja teraz znowu mam tą samą drogę powrotną. Deseo, ja a ja te znajdźki pokazałem, wiesz? Dopiero teraz, Deseo, ogarnąłem, gdzie ty byłaś na tej początkowej szczelinie. Ty byłaś po prawej. Tak. No, a myśmy z Frodą... No, taka super, co ciągnie na lewiznę zawsze, a poszła na prawo, nie? Poszła, no chciałam być chociaż raz w porządku. Poszłaś na prawo, jak mogłaś. Chociaż raz chciałam być w porządku. Ale co, mamy tam teraz iść na tą lewą wnękę? Wracamy, słuchajcie, prawą. No to pozbieraj sobie te znajdźki. Dobra. Bo Grzesiek już pewnie też pozbierał. Tak, tak, właśnie zebrałem. No to niech sobie tam... Oskar pozbiera. Tak. Ja pójdę do tych, wrócimy się do kolcy i tam sobie rozpocznę na nowo nagrywanie. Dobrze, a tam Oskar, zobaczysz w suficie takie też jest przejście i nie wiadomo jak tam się tak, dostać. Tak, nie wiadomo. Ale dobrze, że mamy to, może się wrócimy tam, może coś z czasem się pojawi. Ale chwila, ja wlazłem na tą wnękę, to nie mogę nic zrobić. Aha, bo ty po tej drugiej stronie, nie. Wiesz co, to jest wnęka naprzeciwko tej takiej skarpy. Bo tam nie ma nic w tej jednej. Ta szeroka. Taka tak. Szeroka, no. Ja byłem w tej wąskiej. O Jezu, nie toperze. Nie zginę. No ale no właśnie, ja chcę to nagrać, nie chcę to. Dobrze, dobrze. Ale już wiesz, o które przejście mi chodzi? Tak, już widzę takie. Mhm. Dobra, to ja tutaj, gdzie są kolce, poczekam na was. Ja też.